Hej, witam was w drugim meczu. I coś przeczuwam, że to będzie ciężka przeprawa, ponieważ w poczekalni wszyscy zaczęli pisać top, bot. Chyba za bardzo nie ogarniają, co tutaj robią. A do tego dwóch Polaków też jest. Więc może być mega, mega ciężko. No ale nic. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że chociaż w teamfightach będą się dobrze spisywać. Ale chyba już widzę, że to może być ciężki orzech do zgryzienia dla niektórych. Skoro nawet nie potrafią stamtąd wyjść, to o czym my tutaj mówimy? Gdyby tak... Alera. Nie, to będzie kolejna gra bez sensu, bo skoro oni nawet nie mogą stąd wyjść, to o czym my tutaj w ogóle mówimy? Plus jeszcze Panteon. No i tak to jest. Ten w ogóle patrzy nie wiadomo na co. No tak, kolejne osoby do reportowania. O, jedziesz, jedziesz z tym koksem. No co, mamy bawić się 3-5? No tak, o co tu chodzi? Kurde, jak się nie umie czytać i się nie wie, do czego się wchodzi, no to takie są efekty. No brawo, Draven wyszedł. Mundo też. Kolejna gra stracona, bo kolejny raz totalne dzieci trafiają mi się w teamie. Dlatego jeżeli będziecie kiedykolwiek grać i zobaczycie te osoby, które ja tutaj mam w teamie, to po prostu od razu możecie wychodzić z gry, bo to bez sensu. Dobra, master jeszcze może dorwę. Chodź tu master. Okej. Idę masterowi odciąć drogę. No tak, nie mam many. Fizz, pomóż, cholera. No tak, ja padnę.
bo nikt nie pomaga. Jakie to jest normalne? O, dobra, inwestujmy. Bo na razie nic nie będę kupował. Inwestujmy w to. I jedziemy z tym koksem. No i ładnie. Udało się. Może dzięki temu troszeczkę tutaj podreperuję. Naszą sytuację. No chodź tu, master. Ładnie. Tutaj będzie coś. Ładnie. I nawet wychodzimy na prowadzenie. Tak, Aszka już mogłaby troszkę sobie darować z tym. Okej, lecimy stąd. On jest zablokowany. Całkiem dobrze. Okej, tylko mi by się troszkę przydało uleczyć. Będzie master, a ja muszę się uleczyć, dlatego też tak zrobię i lecimy do naszych kompanów. Ok, i załatwcie mastera. Ładnie. No, może nawet to wygramy. O ile uda mi się cały czas tutaj być żywym. No, bierzcie go. Okej, ach, kurczę. Skubany wpadł tutaj. No nic, próbujemy dalej. Chodź tutaj, master, chodź tutaj. Możesz ty. Okej. Dobra. Za wcześnie. No i ładnie. Po raz drugi się udało. Wyczucie czasu odpowiednie. No, może nawet coś z tego wyjdzie. Dobra. Trzeba iść tutaj do pomocy. Okej, i lecimy po Gnara. Chodź tutaj, Panteon. Ładnie. No i bierzemy to. No, dawaj, 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 nie ma czasu. Potrzebne nam są punkty. Okej. Okay. Ulecz się. Nie chcesz, to nie. Okej, okay, mamy Gnara na środku i mamy tutaj kogoś, kto chce nam się
wcisnąć w paradę. Ładnie, już do ciebie idę. A nie zginiesz, więc jest ok. No i zdobywamy kolejne punkty. Idzie całkiem, muszę przyznać, że ładnie, o ile się trzymamy w kupie i na razie wszyscy od nas żyją. No, jest naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze. Postarajmy się wszystkich po kolei. Dobra. Oj, kurde, zablokowali mnie. Cholera. Ale okej, zdobyliśmy sobie całkiem dobrą przewagę. Co powinno nam zdecydowanie ułatwić grę. No dawaj. Znowu będą chcieli z tego? Nie. Okej, załatwione. Załatwione. Ładnie, znowu nie dałem. Kurde, może nawet to wygramy, chociaż jak mówię, na początku miałem bardzo duże wątpliwości, że cokolwiek będziemy w stanie tutaj zrobić. Ale jak się okazuje, nie jest tak źle. No chodź tutaj. Z drugiej strony. Pięknie. Kurczę, jest mega, jest mega. Musimy pozdobywać troszkę więcej punktów. Tam gnarnik sobie spokojnie siedzi, a my trzymajmy się razem. To jest najlepsza taktyka na tą grę. Tutaj Panteon, gdzie uciekasz? Oj. Oj, kurczę. Ale okej, mamy bardzo dużą przewagę, więc to jest powód do zadowolenia. Całkiem sporo asyst mam, plus bardzo dużo zabójstw. Spodziewam się, że ocena S będzie. Chodź tu. Dobra. Zdobywajmy punkty. Dobra. Udało się kolejnego załatwić. I lecimy. Zdążę? Zdążę. Albo i nie, ale dobra. Jest od nas ktoś. Że brakuje mi many. Ale okej. Mundo jest. Tak, to jest doktor Mundo.
tylko go załatwią. Fizz troszkę nie pomógł, a mógł. Tutaj będzie mi leciał Gnar, więc to nie ma sensu. Ale ciebie. Kurczę, tego trzeba było. Okej, no mamy szansę, mamy sporą przewagę, którą udało się gdzieś tam na początku zrobić. Lera, nie dotrę tam na czas. No, jakby ktoś od nas? Panteon. Niedobrze. Okej, no tutaj nie mogłem wiele zdziałać. Ale mamy jako taką przewagę. Więc powinno być dobrze. Trzeba tylko teraz zdobywać punkty i wytłuc Panteona. Na pierwszym miejscu. Lera, odrabiają. Powoli, ale odrabiają. Mundo, bierz to szybko. Bierz to szybko. A co za gamoń? Nie zdążę. Gamon po prostu nie zdąży. Okej, oni cały czas tam są. My potrzebujemy punktów. Spróbuję teraz 6 zdobyć. Okej. Chociaż oni już tutaj lezą wszyscy. Okej. No tego Panteona trzeba się jak najszybciej pozbyć. Bez tego ani rusz. Okej, pięknie. Kolejne punkciki wskakują. Spróbujemy jakoś odciąć drogę, chociaż to nie będzie raczej możliwe. Chyba, że może zostaną tutaj. No nie. No tak miało nie wyglądać. Okej, spróbujmy to wykupić. Cały czas mamy dosyć dobrą przewagę, więc... No, Panteon. Cholera. Dobra. Padł. A ja mogę sobie kupić w tym momencie to. Okej, odrabiamy. Dobra, udało się odrobić.
Szybko punkciki. Okej. No, ten raczej tego nie przemyślał. O, cholera. Mogę to troszkę lepiej zrobić. To niech to zada ostatni cios, Panteon. Niedobrze. Okej. Okay. Ale jest całkiem dobrze, statystyki mamy dobre. Też 84 punkty zdobyte. Aszka. Uda mi się coś z tego zrobić? Uda się. Niewiele, ale się udało, chyba, że... No, mastera, mastera! Kurde. Master do pokonania był blisko. No by tak. No Fizz tutaj też się za bardzo nie wykazał. Ale cholera, brakuje nam 10 punktów. To jest tak niewiele. To mogę olać. Okej, okay, lecimy dalej. Tam to się zaraz powinno. Dokładnie, przetrzymajcie ich. A ja zdobędę dodatkowe punkty. Okej, okay, jeszcze tylko 4. No, teraz oni tutaj lecą, więc ja sobie pobiegnę. Fuck. Brakuje nam 4 punktów. 4 punktów. Tak blisko. Ten Panteon tu jest sam. Cholera. I zbiegnij po to. Cholera. Tak było blisko. Tak było blisko. Czemu przewagę 40-punktową po prostu zmarnowaliśmy w tak durny sposób? Ojejku, no szkoda. Było blisko, było naprawdę bardzo blisko, ale dzięki za oglądanie. I cóż, trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku. Hej!